dzisiejszym odcinku nauczę Ciebie mocniej strzelać na bramkę, ale nie będziemy szli na siłownię, nie będziemy ćwiczyć naszych nóg, żeby był większy i silniejszy. Tajemnica mocnego uderzenia tkwi w głównej mierze w technice, więc dzisiaj przedstawię Ci 5 wskazówek, dzięki którym będziesz mocniej strzelał na bramkę. Jeśli obejrzysz te wszystkie porady i je zastosujesz, będziesz miał mocny i precyzyjny strzał. Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie, ja jestem Kwestek. W dzisiejszym filmie wspólnie poprawimy siłę Twojego uderzenia. Pamiętaj, że po obejrzeniu tego filmu musisz pójść na boisko i poćwiczyć, ponieważ trening, a także tysiące powtórzeń pomogą uzyskać Ci wymarzony efekt. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a my przechodzimy do pierwszej wskazówki. Wskazówka pierwsza, jeśli chcesz oddać mocny strzał, musisz wziąć dobry rozbieg i nabiec szybko na piłkę. Nie możesz strzelać z miejsca albo z wolnego rozbiegu, ponieważ ten strzał nie będzie miał mocy. Zresztą zobacz teraz, zrobimy test. Do tego przyda nam się miernik od Pumy, który zmierzy, z jaką prędkością leci piłka i będziemy oddawać 3 strzały. Pierwszy z miejsca, drugi z wolnego rozbiegu, a trzeci z mocnego. Na początku oddam strzał z miejsca, uderzę piłkę jak najmocniej potrafię. W ramce znajduje się urządzenie od Pumy, które zmierzy nam, z jaką prędkością leci piłka. 74 km na godzinę. Teraz oddam strzał z wolnego rozbiegu, z takiego od niechcenia. 93 km na godzinę. W tym momencie objaśnię Tobie dobrze pierwszą wskazówkę. Weź 6-7 dobrych kroków. Musisz nabiegnąć szybko na piłkę i mocno ją uderzyć. To właśnie ten rozbieg nada siłę Twojemu uderzeniu. 107 km na godzinę. W wskazówce drugiej skupimy się na nodze postawnej, w moim przypadku będzie to lewa noga. Tą nogę jako ostatni krok musimy mocno wbić w ziemię, na wysokości piłki. Ta noga nam nie może się bujać na boki, ponieważ wtedy strzał będzie lżejszy, a co najgorsze niecelny. Jeśli mocno tą nogę wbijemy, postawimy mocno ten ostatni krok, nadamy energię temu uderzeniu. Ważne podczas wbijania mocno nogi w ziemię jest zachowanie równowagi. Pomóż sobie lewą ręką i kontroluj ułożenie swojego ciała. Tak jak wspomniałem, ta noga musi być na wysokości piłki, skierowana w miejsce, w które chcemy oddać nasze uderzenie. Wskazówka trzecia dotyczy poprawnego ułożenia ciała podczas uderzenia. Ruch musi iść z biodra. Musisz wziąć dobry, mocny zamach, aby mocno uderzyć piłkę. Podczas tego uderzenia napnij mięśnie brzucha, napnij mięśnie czworogłowe. Jeśli masz z tym problem, możesz to poćwiczyć, stając na przykład przy słupku i machając nogą do tyłu i do przodu. Napnij wtedy mięśnie brzucha, a także nogi. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Podczas uderzenia musisz się pochylić, jeśli chcesz, żeby ten strzał poleciał oczywiście w bramkę, a nie nad nią. Czwarta wskazówka dotyczy miejsca, w które należy uderzyć piłkę. Jeśli chodzi o poziom, powinien być to środek piłki. O pion delikatnie poniżej środka, dokładnie to miejsce. Wyznacznikiem uderzenia jest słupek, piłka, następnie nasza noga. Musimy stworzyć taką linię. Ważne podczas uderzenia jest to, żeby uderzyć piłkę prostym podbiciem. Dokładnie tą częścią stopy. Musimy usztywnić tą stopę, dlatego warto pochylić palce w dół. Stopa nie może być luźna. Wskazówka piąta dotyczy ostatniego momentu podczas naszego uderzenia. Ważne jest to, żeby wypuścić tę nogę do przodu. Nie możemy jej blokować, ponieważ jeśli zaczniemy ją hamować w tym oto miejscu, to już nasze hamowanie zaczyna się przed piłką, przez co nasze uderzenie będzie słabsze. Wypuść tę nogę spokojnie sobie do przodu, nie hamuj nogi, możesz także oderwać lewą nogę. Zresztą zaraz zobaczysz, jak to powinno wyglądać. I teraz najważniejsza rzecz. Trening, trening i jeszcze raz trening. Godziny na boisku pomogą Tobie do perfekcji opanować technikę celnego i silnego uderzenia. Więc zakładaj korki, idź na rolik poćwiczyć, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, w komentarzu mi napisz, czego jeszcze chciałbyś się nauczyć. Ja wtedy przygotuję dla Ciebie kolejny poradnik piłkarski. Wejdź także na mojego Instagrama. Cześć!